Weekendowy poranek w Radiu Tok FM. Jest 10 minut po godzinie 8 w studiu. Zapowiadany gość, Edyta Ołdak ze Stowarzyszenia z siedzibą w Warszawie. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Będziemy rozmawiali o tym, jak pokazać niewidomym dzieciom architekturę i porozmawiamy o waszym wydawnictwie. Wielka architektura i kolory niewidzenia. Piękne wydawnictwo. Ale na początku chciałbym zacząć od takiego dosyć prostego, ale może nawet nieco naiwnego pytania. Jaki kolor widzą osoby niewidome? Bo pewnie nad tym często zastanawiają się osoby widzące. Nie wiem, czy się zastanawiają, czy właściwie już od razu z góry zakładają, że widzą czerń. Ta książka ma przełamać stereotypy, to znaczy między innymi takim stereotypem jest powszechnie uznaje się, że niewidomy widzi czerń. A kolor czarny bardzo źle się kojarzy, niemiło nam się kojarzy, bo jeśli sobie myślimy osoba pogrążona w czerni, to sobie od razu mam takie skojarzenie, osoba smutna, osoba pogrążona w smutku, a przecież tak wcale nie jest, bo osoby niewidome to są osoby pełne życia, energii, wesołe, fajne, komunikatywne, kontaktowe. I też nieprawdą jest, że widzą czerń. Tego nie może stwierdzić osoba niewidoma od urodzenia, która nie ma takiego pojęcia barw, bo ona właściwie, powiedzmy, że mało wiarygodne byłoby, gdyby powiedziała: ja wcale nie widzę czerni, bo no nie ma takiego odbioru rzeczywistości, nie widzi od urodzenia. Ale mogą to stwierdzić osoby, które straciły wzrok, czyli dawniej widziały, straciły wzrok, mają jakąś mapę kolorów, pamiętają te kolory i mogą te pola niewidzenia opisać. Ja przygotowując ten projekt tej książki, spotkałam wybitną, fantastyczną panią Barbarę Szymańską z Fundacji Audiodeskrypcji. Jest to fundacja, która zajmuje się opisywaniem świata twórczości wizualnej dla osób niewidomych. I ta pani podsunęła mi właśnie takie przepiękne opisy, których sama jest autorem. Pierwszy raz z czymś takim się spotkałam. Niezależnie od pory dnia, tak jak pisze pani Barbara Szymańska, widzi bardzo różne, ma bardzo różne pola widzenia. Raz jest to biel z efektami opalizacji, trochę przypominającymi efekty opalizacji światła, czy takimi barwnymi punktami. Raz jest to kaszka przypominająca trochę taką kaszkę jak w telewizorze, raz jest to biało-czarna flaga, innym razem jakieś efekty szarości, trochę jak zajączki puszczane na ścianie, także czasami pojawiają się także i kolory bordowy z jakimiś złotymi opiłkami iskrzącymi się na tym kolorze. I te piękne opisy stały się taką trochę dla nas, bo ta książka to jest projekt nie tylko mój, ale mojej przyjaciółki Magdy Jurek. Inspiracją do tego, żeby graficznie to opracować i także pokazać osobom widzącym, że wcale to nie jest tak, że niewidomi widzą czerń. No właśnie, tracąc wzrok wraz z poczuciem światła z pola widzenia znikł mi także świat rzeczy widzialnych. Choć przestałam widzieć, to pozostała mi jednak pamięć wzrokowa i wykształcone w ciągu 22 lat pojęcia barw, pisze w takim wstępnym tekście do tego wydawnictwa, do bardzo miłego albumu pani Barbara Szymańska. No właśnie, to jest ta osoba. Dobrze, to teraz powiedzmy o samym założeniu i samej idei. Chcecie pokazać niewidomym dzieciom, zapewne nie tylko dzieciom, ale ten projekt jest do nich głównie skierowany, architekturę. Co wam przyświecało? Chcecie pokazać fantastyczne budynki i dlaczego właśnie architekturę? Znaczy punktem wyjścia było na pewno ta książka. Chciałam stworzyć książkę taką integracyjną, książkę wypukłą. Takie wypukłe grafiki to są te flografiki. Mają swoją funkcję, ponieważ one mają pokazać fragment świata osobie niewidomej. Ale pomyślałam sobie, że to może za mało, że fajnie było, żeby to była książka taka integracyjna, gdzie ramię w ramię przy jednej książce mogą sobie zasiąść i osoba widząca i niewidoma, bo fajnie by było, żeby osoba widząca też skupiając się na dotyku mogła poznać jaki sposób rzeczywistość odbiera osoba niewidoma. Niebywałe jest to, przepraszam, że ci przerwę, że ja od razu mając kontakt z tym wydawnictwem zacząłem właściwie czytać je, czy też oglądać, tak jak osoba niewidząca. Zacząłem właśnie dotykać te strony i daje to jakąś niezwykłą przyjemność i faktycznie taką być może iluzję albo wrażenie, czy też poczucie tego, jak
tutaj użyję no może takiego niewygodnego słowa, widzą osoby niewidzące, czyli oczywiście, jak odczuwają widzą. Osoby niewidzące. Widzą, tak, no to słowo jest jak najbardziej akuratne. I na miejscu. I na miejscu. Dobrze, do tego bardzo miłego wydawnictwa, do tego albumu, o którym pewnie do którego jeszcze za chwilę wrócimy, przyniosłaś przesympatyczne klocki. Te klocki to, można powiedzieć, takie wizualizacje właśnie budynków, prawda? My się tymi klockami bawimy. Ja sięgnąłem, tak może powiedzieć, intuicyjnie po budynek Agory. Powiedz, do czego one służą i jak je wykorzystujecie? Znaczy jeszcze wcześniej odpowiem na to wcześniejsze twoje pytanie, dlaczego architektura, bo dziecko niewidome dotykiem poznaje rzeczywistość i jak poznać coś, co jest olbrzymie, ogromne i czego nie da się objąć. My to ogarniamy wzrokiem. Osoba niewidoma wzrokiem tego ogarnąć nie może. Więc udałam się na jakieś sposoby przedstawienia tego fragmentu twórczości wizualnej, czyli wielkiej architektury, osobom niewidomym. I po pierwsze są to opisy audiodeskrypcji, o których pewnie jeszcze sobie powiemy, a po drugie właśnie te klocki i makiety. Makiety budynków, profesjonalne makiety budynków, które są w pracowniach architektonicznych. Czyli to są makiety, które wy zmniejszyliście? Znaczy to są klocki. To są klocki, a makiety to jeszcze inaczej, bo korzystamy z uprzejmości pracowni architektonicznych i one nam udostępniają takie profesjonalne makiety już tych budynków. Czyli najpierw idziemy od ogółu, a potem do szczegółu. Te klocki to jest taka najprostsza synteza budynku, po to, żeby dziecko mogło zrozumieć zasadę budowania, zasadę projektowania i żeby zobaczyło kształt tego budynku. Czyli każdy taka budynek ma swoją podstawę, prawda? I od każdy tego budynek ma swoją podstawę, która jest właśnie zbudowana na jakimś kształcie, tak? Który już daje jakieś wyobrażenie, prawda? O kształcie tego budynku. Daje wyobrażenie o kształcie tego budynku, jak ten budynek jest widziany z lotu ptaka. Też ta podstawa pomaga w usadowieniu tych klocków w odpowiednim miejscu, co jest też technicznie, to jest techniczne usprawnienie już takiej zabawy naszej późniejszej. No i tak jak powiedziałam, to jest taka najprostsza synteza. One składają się z dwóch rodzajów materiałów, te klocki, z drewna i z pleksji. Drewno jest w ogóle miłe, fajne, przyjemne w dotyku. Tak, to prawda. Pleksja oprócz tego, że może taka miła i przyjemna w dotyku nie jest, ale daje fantastyczne złudzenie, właśnie tafli szkła, czegoś. Także my te szklane elementy zastępujemy taką pleksji. Także to się przyczynia do jakiegoś usprawnienia manualnego dzieci niewidomych, no bo jednak jest to pewien, pomimo tego, że te klocki są bardzo proste, to jest to jednak pewien wyczyn usadowić te klocki w podstawie i zbudować z tych klocków prostych odpowiedni budynek. Także to są klocki. To przejdźmy do konkretnych budynków, które znalazły się i tych klocków, które tworzą budynki, które przyniosły się do naszego studia. BUF, czyli oczywiście znany bardzo dobrze w Warszawie budynek. W głównej sali biblioteki stoi wielki drewniany tron mądrości. Bo BUF został porównany do świątyni mądrości. W tej książce są fragmenty audiodeskrypcji. To są opisy tych budynków, które stworzyła dla nas specjalnie pani Urszula Butkiewicz, pani Dorota Miłosz. Panie, które na co dzień zajmują się opisywaniem świata dla osób niewidomych, niedowidzących. Audiodeskrypcja jest to taka technika, która za pomocą słownych opisów właśnie przedstawia ten świat. I faktycznie go przybliża, to jest niesamowite, bo te zdania są niezwykle plastyczne, bardzo przyjazne i
no, ja je czytam, to się po prostu od razu uśmiecham przy każdym właściwie opisie budynku. To jest bardzo... A to tak się stało ze sprawą właśnie przeuroczej i fantastycznej pani Shirley Butkiewicz, która te opisy w taki bardzo fajny sposób robi, bo audiodeskrypcja to jest prawdopodobnie kilka szkół pisania takich opisów. Są to najczęściej są to takie bardzo surowe opisy, ale ponieważ jest to projekt skierowany do dzieci i taki bardzo wdzięczny projekt, bo architektura jest wdzięczną dziedziną sztuki, to bardzo chcieliśmy, żeby obfitował w dużą ilość bardzo ciekawych porównań i te porównania pani Urszula Butkiewicz bardzo celnie znalazła. Buf jest tak porównany... Na przykład Agora. Budynek szczerzy w stronę ulicy, wystające deski. Szczerzy przyjaźnie, jakby w szerokim uśmiechu. Mhm. Więc od razu sobie wyobrażamy ten budynek. Taki szczerbaty uśmiech tego budynku. Najpierw sobie wyobrażamy. Te opisy są tak barwne i tak fajne, że właściwie słucha się tego jak bajki. Do tej książeczki dołączona jest płyta z tymi opisami. Także na naszej stronie są fragmenty tej audiodeskrypcji. Ja w ogóle zachęcam do tego, żeby rodzice puszczali te fragmenty jak bajki na dobranoc, bo są to właściwie w ten sposób można ich słuchać, jako takie obrazowe, bardzo plastyczne bajki o budynkach. Jest też słowniczek trudnych wyrazów, które mają zmysłowić niewidzącym dzieciom, o czym mówimy w przypadku altany, balustrady, czy takich pojęć jak filar, hol, kondygnacja albo kopuła. To są takie pojęcia architektoniczne i myślę, że fajnie by było, żeby w ogóle każde dziecko miało sobie taki słowniczek pojęć architektonicznych, wypracowało sobie taki słowniczek pojęć. I na przykład kopuła, to półkolisty dach przypominający parasol bez rączki. No i wiadomo, o co chodzi, prawda? To prawda. Opowiedz jeszcze o tych klockach, które służą, no właśnie, do pewnego rodzaju chyba warsztatów, prawda? Czy zapraszacie dzieci, którym pokazujecie to, co zrobiliście, czyli pokazujecie po prostu tę architekturę w odpowiedniej skali. Jak wyglądają takie warsztaty? Czy jak mają wyglądać? Ja tutaj muszę się ukłonić w stronę wspaniałych pracowni architektonicznych, które nas do siebie zapraszają, bo przygotowując ten projekt nawiązałam taką właśnie partnerstwo, taką współpracę z tymi największymi, najfajniejszymi pracowniami. Mogę je wymienić? Oczywiście. Tak? O, wspaniale. To jest pracownia, autorska pracownia Stefana Kuryłowicza, to jest pracownia JEMS Architekci. Także współpracujemy z panią Magdaleną Staniszkis, która jest wspaniałą architektką, autorką Rodanu, także z panem Markiem Budzyńskim, architektem, autorem BUW-u. I te osoby fantastycznie nam pomogły, udostępniły nam swoją przestrzeń, swoje pracownie, po to, żeby dzieciaki mogły tam wejść, poczuć atmosferę i klimat. Zaczynamy od tych klocków, czyli najprostszej syntezy. Architekci też opowiadają o jakichś kulisach swojej pracy. Wchodzimy do makieciarni po to, żeby dzieci najpierw mogły zobaczyć, w jaki sposób taką makietę architekt buduje, jak się rodzi pomysł, a potem jak od pomysłu przychodzi się do wizualizacji tego pomysłu, a potem już do konkretnego projektu, a potem już do budowy. Mogą zobaczyć różne materiały, z jakich zbudowane są te makiety. Potem zobaczyć samą makietę. W przypadku Focusa albo Agory to są bardzo piękne makiety, takie perełki sztuki. Makieta Agory, która jest w siedzibie JEMS Architekci, jest absolutnym dziełem sztuki. Była ostatnio nawet wystawiona w Muzeum Architektury we Wrocławiu i jest bardzo piękna, bardzo plastyczna. I to jest niesamowite ułatwienie, bo w takiej mniejszej skali dziecko może zobaczyć sobie absolutnie każdy element tego budynku. A potem wchodzimy do tych budynków i to jest też bardzo ważny element naszych warsztatów, ponieważ co innego jest ten budynek zrozumieć, a co innego jeszcze do niego wejść, żeby go tak od podszewki poczuć i żeby jeszcze... Wchodzimy też między innymi i dla orientacji przestrzennej, i dla jakichś wrażeń akustycznych.
których nie ma na naszych warsztatach w pracowniach architektonicznych. Wchodząc na przykład do Focusa, słyszymy szum ekspresu do kawy w kawiarni, która jest obok, słyszymy schody ruchome, które mają nas zaprowadzić na antresolę, słyszymy odgłos nadjeżdżającej windy. To są wszystko bardzo cenne doświadczenia, te doświadczenia akustyczne, które pomagają jeszcze bliżej poznać ten budynek. Także tak przebiegają te warsztaty. Dzieciom się to podoba? No bardzo się podoba. Mhm. Są zachwycone. W fantastyczny sposób wyczuwają atmosferę. Jak byliśmy w Rodanie, to jest taki biurowiec, ale bardzo przyjemny biurowiec, bardzo piękny, projektu pani Magdaleny Staniszkis. Jest część biurowa, ale jest też taka część nieoficjalna. Jest to ogród, bardzo taki piękny, zmysłowy ogród na tyłach Rodanu. I zapraszając te dzieci do tego ogrodu, nagle usłyszałam takie porównanie, strasznie celne. Mhm. Chłopca, który znalazł się w tym ogrodzie. O, proszę pani, tu jest jak na działce. Mhm. Ja dopiero wtedy zrozumiałam, że no faktycznie, tu jest faktycznie jak na działce. Także te, oni niesamowicie wchodzą w tą atmosferę, potrafią ją nawet nazwać. I to są bardzo celne nazwy. Mhm. A powiedz, bo to jest też interesujące zapewne no, dla naszych słuchaczy, jak te dzieci mówią o architekturze, bo powiedziałaś o tym porównaniu do na przykład działki. Ja odwołam się do jeszcze jednego pięknego opisu budynku Focus. Ściany budynku są jak wytworne suknie. Każda inna, ale widać, że uszył ją ten sam krawiec, który lubi geometrię. No przepiękny opis, natomiast mnie ciekawi to, jak dzieci potem, po tych już warsztatach, potem gdy mieliście zajęcia właśnie z klockami, fantastycznymi zresztą i bardzo, tak jak powiedziałeś, przyjemnymi w dotyku i dającymi poczucie jakiegoś wyobrażenia, jak te budynki wyglądają po tym, gdy spotkali się już z architektami i architekci swoim językiem, zapewne też jak w jakiś sposób przystosowanym do niewidzących dzieci, opowiadają o tych budynkach i po zwiedzeniu tych budynków, jak dzieci opowiadają o nich? Czy budują jakiś swój świat, swój język, czy starają się właśnie odwoływać do tych pojęć, do tych opisów audiodeskrypcyjnych, z którymi się zapoznały, które odsłuchały, bo pewnie to jest też interesujące i dla nas kształcące, dla osób na przykład widzących. No z tego jeszcze mi się nie udało zaobserwować, to wszystko przede mną, bo nie mam jeszcze takiej kolaudacji tego projektu, to znaczy ja jeszcze będę po prostu z tymi dziećmi, które przeszły przez nasze warsztaty, na ten temat rozmawiała. Intuicyjnie, tak mi się wydaje. Polega to trochę na tym, że to dziecko buduje sobie w wyobraźni swój budynek i on jest na pewno bardzo podobny, ale też na pewno różniący się nieco inny. Może nawet ładniejszy. Na pewno ciekawszy. Ciekawszy. Bardziej tajemniczy może, prawda? Może bardziej przyjazny. No właśnie, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego składa się na przykład z dwóch budynków, prawda? Zadaszenie powoduje, że jest w środku atrium. Ten budynek BUW-u również będzie przez dzieci niewidzące zwiedzany. Najbliższy wtorek spotykamy się w BUW-ie po to, żeby ten budynek zobaczyć. Także w najbliższy wtorek dzieci będą miały okazję przejść się po ogrodzie dachowym, zobaczyć tą uliczkę wewnętrzną. Szczególnie on jest taki ciekawy dla osób niewidzących, bo tam są takie kamienne tablice na ścianie frontowej tego budynku, kamienne tablice z fragmentami starych ksiąg i fajnie na pewno będzie dotykać tych liter, bo to są litera alfabetu łacińskiego, greckiego, także będzie to na pewno interesujące. Edyta, ciekawe może być również to, bo wy pokazujecie bardzo piękne budynki, takie, no, które są, można powiedzieć, wizytówkami architektonicznymi Warszawy. A jakim językiem i czy w ogóle mówicie, czy rozmawiacie z tymi niedowidzącymi dziećmi o takim typowym budownictwie, o domach, w których oni mieszkają, o, nie wiem, o typowych blokach, które
których jest bardzo dużo w naszym kraju. Wy pokazaliście, no nie bez powodu oczywiście, ten jakby architektoniczny top, tak można powiedzieć. A czy ikony. Ikony właśnie architektury. A czy o typowym budownictwie też rozmawiacie z tymi dziećmi? No to ja właśnie myślę, że te pytania rodzą się już po tych warsztatach. Mhm. Właśnie to, o czym ty chciałeś wiedzieć, co się dzieje po warsztatach i jakie pytania dzieci sobie zadają, to wydaje mi się, że to właśnie może być to, bo one potem pytają, a jak wygląda nasz budynek, w którym się uczymy? Jak dotykają bardzo szlachetnych, oszlifowanych i nieoszlifowanych kamieni w budynku Focus, to potem mają ochotę dotknąć ścian swojej szkoły właśnie z tym pytaniem, jak one się różnią. Także my im mówimy, że to jest ikona, że to są budynki wybitne, że to są budynki wyjątkowe. Piękne, wyjątkowe. A potem zaczyna się rozmowa o tej zwykłej architekturze, o różnicy. No, chyba będę musiał się wybrać na takie warsztaty, żeby się więcej dowiedzieć na ten temat, bo jest to niebywale interesujące. Ja Państwu polecam stronę tegoż projektu Wielka Architektura i Kolory Niewidzenia www.architektura.wwarszawie.org.pl. Tam można odsłuchać opisy pięknych budynków. No, wypada mi tylko pogratulować Wam tego projektu, bardzo bo jest on naprawdę niebywały. Bardzo dziękuję. Ja jeszcze, korzystając z tego, że jestem na antenie, to powiem, że to jest wydawnictwo, które może każdy dostać, bo to jest... Po prostu przychodząc do stowarzyszenia. Przychodząc do naszej siedziby. Wcześniej wysyłając maila na stronie internetowej. Jest mail, proszę go wysłać, jeśli chcecie taką książkę i... Nie mają wam tam. architektura.wwarszawie.org.pl. Minęła godzina 8:30. Edyta Ołdak ze stowarzyszenia z siedzibą w Warszawie dziękuję była Państwa bardzo. I moim gościem. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję.